Witam Was serdecznie, drodzy widzowie z mojego garażu. Słuchajcie, dzisiaj odcinek bardzo ważny i taki nieplanowany, natomiast jest to odpowiedź na Wasze zapytania, które się pojawiają, czy to na Facebooku, przeważnie na Facebooku się do mnie odzywacie, czy też na mailu. Temat dotyczy, tak jak tytuł wskazuje, chińskiego webasta. Mamy okres grudniowy, koniec grudnia, jest zima. Ku zaskoczeniu wielu osób mamy dużo śniegu, mamy minusowe temperatury. Jest to okres, który bardzo mocno sprzyja nam, użytkownikom takich samochodów czy też innych, do dokonywania zakupu budżetowej inwestycji w wynalazek zwany chińskim webastem. Jest to tak naprawdę kopia Ebera, chyba D4. I kopia ta jest zaskakująco dobrze wykonana, jak na budżet, jaki musimy wyłożyć na to urządzonko. Kwoty oscylują między 400 a 800 zł przeważnie. Tych pieców teraz masę się tak naprawdę pod względem wykonawczym narobiło, ponieważ te tak zwane combo, bądź nazywane też all-in-one, te wersje takie scalone z bakiem i z pozostałymi elementami jak kontroler, no tego się nam narobiło na rynku, także są bardzo teraz fajne wydania tych obudów. Natomiast my się będziemy raczej tutaj pochylać nad tematem tego, co musimy w pełni zainstalować sami. Słuchajcie, no temat jest bardzo ważny, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo i też na samym wstępie tutaj zaznaczę, że nie zależy mi na tym, by robić z siebie jakiegokolwiek specjalistę, bo nim nie jestem, natomiast mogę się podzielić z Wami przemyśleniami i doświadczeniami moimi, jak i widzów mojego kanału, czyli Living in a Van, Piotrek w podróży, czyli skrótowo PWP. Słuchajcie, no instalujecie te piece, to jest prawda, instalujecie, działacie sami. No nic dziwnego, że podejmujecie się tej instalacji samodzielnie. Dlaczego tak? Dlatego tak, że jeżeli piec kosztuje 400 zł, a usługa instalacji takiego pieca kosztuje drugie 400, no to bilans jest bardzo prosty. Zresztą coś Was popycha do tego, żeby taki budżetowy piecyk zakupić. Podobnie jak i pewnie w mojej sytuacji, no kasa jest bardzo ważna, bo musi iść w różne elementy tego samochodu, więc nie stać mnie na to, by za 3,5 tysiąca złotych zakupić sobie nowy zestaw Airtronika. Dlatego też mam chińskie webasto. To akurat jest do mojego Nissana. Tutaj to jest wersja 2KW. W moim busie T3 mam wersję 5KW. Od czego zaczniemy? Słuchajcie, zaczniemy od tego, że piec powinniśmy instalować w zasadzie wlotem paliwa, już Wam pokazuję, wlotem paliwa do góry, czyli kruciec powinien znajdować się u góry, jeśli chcemy zainstalować piec na boku. Możemy go instalować tylko na jednym boku, ponieważ jeżeli popełnicie ten błąd, co ja, i zainstalujecie piec na drugim boku, czyli wygodno, w sposób wygodny wiązką do góry, bo to ułatwia później doprowadzenie przewodów i pełną kontrolę nad tą wiązką, no to ryzykujecie tym, że będzie Wam wyciekać paliwo dziurką, która znajduje się w okolicy chyba gdzieś świecy żarowej, już teraz nie pamiętam dokładnie, natomiast jest dziurka odpowietrzająca i przez tą dziurkę delikatnie sączy się ropa. U mnie się tak sączyło, potwierdzam, faktycznie czuć podgrzaną ropę w samochodzie, nie wiadomo o co chodzi, po zdjęciu obudowy widać, że jest tłusto, natomiast nic się nie leje tam dziurkiem, także też nie musimy jakby obawiać się, że nam zaleje samochód. Zwracajcie uwagę na to, co producent zamieszcza w instrukcji, bo w instrukcji macie przeważnie zaznaczone, na którym boku może leżeć taki piec. Także to jest, słuchajcie, pierwsza uwaga, jeśli chodzi o kwestie instalacyjne. Zwracajcie na to uwagę. Kolejna sprawa bardzo ważna to wydech. To jest rura wydechowa, no badziewna, badziewnie wykonana, najtańszy produkt. Ona nic nie waży, bo w zasadzie jej grubość ścianek jest tak ultra znikoma, że gneją w palcach. Natomiast spełnia swoje zadanie. Mi się nie zdarzyło, żeby mi się gdziekolwiek, kiedykolwiek taka rurka przepaliła. Natomiast jest ona bardzo krótka. Ta rura wydechowa jest bardzo krótka i nie myślcie sobie, że to jest wszystko, co w każdym aucie potrzebujecie. Czyli sobie taki odcinek rureczki. Nie. Przygotujcie się na to, że będziecie musieli sobie taką rurkę przedłużyć, dokupić, za tłumikiem wyprowadzić jeszcze kawałek.
To, na co zwrócę uwagę, to że bardzo często wyprowadzamy ten wydech od naszego wewasta na równi z autem. W zasadzie w obrysie auta ten nasz wydech się kończy. To, co zauważyłem przy pogodzie, która jest dosyć wietrzna, bądź wiatr delikatnie pracuje od jednej strony, to to, że faktycznie te spaliny zakradają mi się do samochodu z wiatrem. Czy to gdzieś na uszczelce drzwi, która może nie domagać, czy też na przykład zawiewać mi przez komorę silnika. No wiecie, że w T3 to troszeczkę inaczej wygląda. Te nasze samochody nie są idealnie szczelne i dobrze w zasadzie, bo powinny oddychać, a nie robić się z nich akwarium, bo byśmy mieli tutaj grzybownię totalną. Warto pomyśleć, żeby tak zainstalować tą rurę wydechową, by na postoju móc sobie dopinać do niej taki 40-50 cm fragment, by wyprowadzać spaliny dalej poza samochód. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że nie dostrzegamy tego problemu, gdy kończymy instalację naszego pieca i robimy pierwszy rozruch. Jest pięknie, widzimy, że nie widzimy spalin. O, tak się wyrażę, ponieważ temperatura w komorze spalania i proporcje są na tyle dobrze dobrane, że ten piec nie powinien nam kopcić. Jeżeli kopci Wam piec, no to szukajcie rozwiązania, szukajcie rozwiązania w ustawieniu proporcji po prostu dawki, bo być może macie problem i dostaje piec za mało powietrza albo za mało paliwa. To jest temat na osobny odcinek. Taka rurka ma Wam załatwić sprawę, gdy piec zwolni ze swoich obrotów, czyli dogrzeje nam wnętrze, bo wtedy termostat weryfikuje, że temperatura zadana została osiągnięta i piec zaczyna schodzić do minimalnych obrotów. Wtedy, jak to dzisiaj jednemu koledze na Messengerze opisałem, przyrównałem do tego tlącego się papierosa. Dym z papierosa, gdy ten się tli, unosi się delikatnie do góry w pionie. On nie leci pod żadnym ciśnieniem wydmuchniętym gdzieś tam w dal, tylko on sobie delikatnie wychodzi i leci do góry. Tak samo jest przy najniższych obrotach w piecach takich jak to chińskie Webasto. Ten nasz dym po prostu w sytuacji bezwietrznej zaczyna nam po tej karoserii wędrować. Czy tego chcemy? Czy jesteśmy na to przygotowani, żeby sobie oddychać odrobiną spalin? Może to nie jest groźne, może to nie jest dawka, która nas zadusi. Natomiast jest to dyskomfort, czuć tą słodkawy, ten posmak spalin ropy we wnętrzu samochodu. Także jeżeli chodzi o tą rurkę, to pamiętajcie o tym, żeby ją dobrze przymocować, gdy będzie wyprowadzana z pieca, by nie dotykała naszej izolacji, konserwacji, jakichś tam substancji typu Bitex czy inne maty butylowe, ponieważ będziecie mieć cap i będzie Wam się bardzo ciężko tego smrodu pozbyć. On sobie będzie ten dymek z masy uszczelniającej czy masy konserwującej wędrować po podwoziu i w końcu znajdzie miejsce, którym pójdzie do góry. Wysoce prawdopodobne, że na przykład będzie się dostawać Wam przez kratki wentylacyjne do wnętrza samochodu czy przez okolice pedałów. To naprawdę jest możliwe, uwierzcie mi. Na dym nie ma rady, tak samo jak i na wodę. Kolejna bardzo ważna rzecz. Z tego, co zauważyłem, bardzo często pytacie o to, czy instalować chińskie Webasto wewnątrz auta, czy na zewnątrz auta. Słuchajcie, moja opinia jest taka, że te piece są stworzone do montażu wewnętrznego. Do tego też patrząc na statystykę awaryjności tych pieców, to powiem Wam szczerze, że w okresie, w którym korzystamy z takich pieców, czyli jest to okres zimowy, wolałbym nie tarzać się pod samochodem, nie rozbierać puszki, w której jest ukryte to Webasto i zabezpieczone od jakichś warunków atmosferycznych, no i tam grzebać i gdzieś tam naprawiać, czy weryfikować, gdzie leży błąd. Wolę to robić we wnętrzu samochodu, odpalić sobie awaryjnie silnik, nagrzać silnikiem wnętrze busa, odpiąć zasilanie od pieca i wtedy sobie majstrować. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że te piece naprawdę potrafią źle reagować na nawet kondensację pary wodnej. One nie mają absolutnie żadnego zabezpieczenia przed wilgocią. No i po prostu się zaczynają wtedy jaja. No możecie sobie pooglądać na YouTube różne filmy z różnych montaży i posłuchać komentarzy po jakimś roku, czy po dwóch sezonach zimowych, czy fajnie, czy nie fajnie mieć zainstalowany piec pod samochodem. Ja miałem parę problemów i mogę z góry Wam powiedzieć, że w życiu bym nie zainstalował tego pieca poza autem. Tylko i wyłącznie w aucie. Tym bardziej, że mam małe odwierty do wykonania na rurę wydechową, na rurę zasysającą powietrze oraz na wypust skróćca paliwa, gdzie sprawa jest ułatwiona, ponieważ jest blacha montażowa w zestawie pieca. Natomiast jeżeli bym zainstalował piec na zewnątrz, musiałbym wprowadzić dwie takie bardzo dużej średnicy rury do wnętrza.
ponieważ z wnętrza musimy pobierać ciepłe powietrze, by podgrzać je przez piec i by dostać o wiele cieplejsze. I nie róbcie też takich, nie popełniajcie takich błędów, jakie zdarza Wam się popełniać. Akurat nikt się z takim pytaniem do mnie nie zgłosił, natomiast widzę to na grupach, gdzie poruszane są kwestie związane z chińskim wybastem. Nie róbcie sobie takich numerów, że pobieracie zimne powietrze z zewnątrz do pieca, podgrzewacie to wilgotne powietrze i wpuszczacie je sobie do wnętrza samochodu. To nie ma sensu. To jest ani oszczędne, ani użytkowo w żaden sposób nie jest uzasadnione. Tylko tyle, że wywiercacie sobie jedną dziurę mniej na tą rurę, pod warunkiem, że instalujecie piec na zewnątrz. Słuchajcie, te piece nie są do tego stworzone i to jest bardzo duży błąd, także po prostu tego nie róbcie. No chyba, że bardzo chcecie. I teraz słuchajcie, na sam finał w zasadzie chodzi o ten tłumik. To nawet nie jest tłumik, to jest sitko, filtr, który ma wybierać takie no, większe zabrudzenia w postaci jakichś liści czy tym podobnych, jakby coś tam, jakiś suchy liść nam jesienią się zawinął, to żeby tego nie wciągnąć. Albo na przykład kamieni, natomiast jakiś pył czy drobne zabrudzenia to na pewno przepuści. Dlatego alternatywnie są instalowane przez naszych tam, powiedzmy, majstrów filterki motocyklowe, stożkowe, które mają dobrą przepustowość, natomiast pył też wybierają i mamy gwarancję, że nic nam się w tym piecu tam nie będzie gromadzić. Pokazuję Wam to, bo to jest taki punkt charakterystyczny tego programu. Wszyscy praktycznie mamy takie sitka w swoich zestawach do montażu oraz taką rurkę. Słuchajcie, nie instalujcie czegoś takiego we wnętrzu auta. Jeszcze raz powtarzam, to jest rurka wraz z filtrem wstępnym do wprowadzania powietrza do komory spalania wybasta. Mówię potocznie wybasta, bo to jest Chinese heater, coś tam, diesel. Nie możecie popełnić tego błędu. To już tutaj nie ma marginesu do przekroczenia, bo słuchajcie, tutaj już ważą się Wasze losy, czy Wy się obudzicie, czy Wy się nie obudzicie. To jest bardzo, ale to bardzo duży błąd, jeśli instalujecie tą rurkę, wprowadzacie ją do wnętrza auta. Być może się kierujecie tym, że chcecie, by piec miał cieplejsze powietrze, suchsze powietrze z wnętrza auta, że będzie bardziej jakby kaloryczny ten proces spalania. Może gdzieś tam w 3-5% ma to znaczenie. Natomiast w praktyce lepiej, żebyście się nie przekonali, jak tą rurką i tym filterkiem cofnie się Wam dawka spalin do wnętrza samochodu. Dlaczego tak? Piec jest bardzo prostym układem przelotowym. Komora spalania przelotowa, w sytuacji, której do tej komory są wprowadzone tak naprawdę dwa otwory, dwa króćce. Króciec wydechowy i króciec zasysający. Zimą zdarzają się takie sytuacje, jeżeli nie zaślepiamy swojego wydechu, że do rury wydechowej dostaje nam się śnieg, błoto, jak jest chlapa ciapa, to chwila, moment i macie już zawalony wydech. Nawet jeżeli wydech będzie super elegancko zainstalowany, no to pojawia się zjawisko kondensacji pary wodnej i ta skroplona już para zamarza nam w wydechu, zmniejsza jego średnicę przelotową, bądź czasami zamyka, tak jak to było w przypadku mojego wydechu. No i co się dzieje? Spaliny nie mają którędy się wydostać z tej jednej wspólnej komory, do której są podpięte tylko dwa węże. Więc co się dzieje? Wiatrak nie może ich wydmuchnąć przez wydech, więc spaliny cofają nam się tą oto rurką i tym oto filterkiem do wnętrza naszego pojazdu. I to nie są żarty, i to nie jest tylko teoria i temat kreślony ołówkiem po zeszycie, tylko ja się o tym dowiedziałem i się przekonałem na własnej skórze, że tak to działa. Nim uruchomiłem live'a w zeszłym roku, zdaje się, w okresie zimowym, zauważyłem na kamerze, na ekranie, że za mną się pojawia bardzo dużo dymu, światła LED-owe, które miałem akurat za sobą, na nich bardzo było widać dobrze, że ten dym zaczyna się gromadzić pod sufitem. Zdziwiło mnie to, natomiast po wyjściu z samochodu jakby szybko osiągnąłem pewne wnioski, że ten mój filterek miałem wprowadzony do komory silnika, którą tutaj w tej trójce mamy z tyłu. I wydawało mi się, że to już jest strefa bezpieczna dla tej mojej instalacji i że jak coś pójdzie nie tak, no to jest komora silnika, więc tam się no, nic nie wydarzy, jest odseparowana od wnętrza pojazdu. Myliłem się, ponieważ dym
podobnie jak woda, jak wcześniej powiedziałem, potrafi pokazać pewne nieszczelności i jakieś niedoskonałości w poszyciu pojazdu, bądź też otwory jakieś technologiczne, którymi ten dym się dostaje z powodzeniem. U mnie okazało się, że moja wybrakowana uszczelka pod pokrywą silnika, której wcześniej nie pamiętałem, że jest wybrakowana, no przepuściła mi w bardzo szybkim, prostym, krótkim tempie i w jakby prostej linii ten dym od dołu do góry, czyli od tego kominka przez klapę aż do wnętrza pojazdu, czyli do miejsca, w którym śpiąc trzymamy głowę. Tutaj pamiętajcie o tym, żeby zamieszczać sobie w samochodzie czujniki czadu i żeby to robić na wysokości mniej więcej głowy, prędzej jak już to niżej niż wyżej, żeby gdzieś pod sufitem tego nie instalować i możecie pomyśleć właśnie, żeby w tamtym miejscu to zainstalować, bo to jest, wiecie, to jest jakby przypadkowo dowiedzieliśmy się, którędy ten dym lubi sobie wpadać. Co mogę Wam zasugerować, jeżeli chodzi o miejsce montażu tego filterka z tą rurką, którą i tak będziecie musieli dokupić, żeby sobie ją przedłużyć, bo jest naprawdę taka dosyć biedna. Ją możemy rozciągnąć, powiedzmy o 100% łącznie. Możemy ją rozciągnąć, możemy ją później delikatnie zgnieść, skurczyć, ale musimy sobie to przedłużyć na taki dystans, każdy indywidualnie niech sobie tam pomierzy i to są groszowe sprawy, znajdziecie to pod nazwą do Webasta, tam rura do Webasta, rura, wydech do Webasta, akcesoria do Webasta i znajdziecie za grosze takie tam rurki na Allegro. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tę trójkę, bo tylko na ten temat, na temat tego pojazdu mogę się wypowiedzieć, to sugeruję Wam wyprowadzić sobie ten filterek w okolice prawego słupka. Za akumulatorem jest przestrzeń, włóżcie dłoń, wybadajcie sobie to miejsce sami. Jest miejsce, gdzie możecie zainstalować ten filterek. Nie wyprowadzać go do samej góry, by karczerem nie zalewać tego filterka, natomiast możecie też pomyśleć o tym, żeby zainstalować go w ten sposób, czyli żeby grawitacyjnie ta woda nie mogła się do środka tego filterka fizycznie dostawać, nawet jakbyście tym karczerem gdzieś tam sobie na myjni czy podczas jakiejś dużej ulewy zalali ten słupek. O co chodzi? O to chodzi, że jak się zdarzy, że popełnicie ten błąd, albo jak Wam natura wywinie jakiegoś psikusa, że zatka Wam wydech, a zapomnijcie o tym. Teraz myślicie inaczej, ale jak będziecie w trasie, będziecie głodni, zmęczeni, naprawdę możecie o tym nie pomyśleć, mając kilka innych problemów. To nawet jeżeli spaliny się cofną, to się cofną Wam do słupka, no i jako, że jest, spaliny są ciepłe, no to ze słupkiem od razu powędrują do góry i wylecą Wam kratką. Prędzej czy później piec wykaże Wam błąd, prawdopodobnie może to być błąd E10, jeśli dobrze pamiętam, będzie problem z spalaniem, będzie problem z paliwem czy dawką i piec jakiś tam błąd wyrzuci, także dowiecie się o tym prędzej czy później, natomiast fajnie by było, żebyście mieli szansę się dowiedzieć, a nie żeby błąd Wam piec wyrzucił dopiero w momencie, w którym całe wnętrze pojazdu będzie wypełnione dymem i no po prostu już możecie zapaść w wieczny sen. To jest okrutna prawda i tak to wygląda. Ja na początku swojego pieca też jakoś tam super nie zainstalowałem, przyznaję się do tego, biję się w pierś, no ale co? Ja się uczę na błędach i Wam przekazuję, jakie błędy popełniłem. Wszystko jest jakby dalej po tym odcinku, po obejrzeniu jego w Waszych rękach. Jak to zainstalujecie, czy pójdziecie na łatwiznę, czy się przyłożycie, to już jest Wasza sprawa, Wasza decyzja. Ja myślę, że to, co miałem zrobić, to zrobiłem i powiedziałem Wam, w czym tkwi problem. Kwestie tam kontrolerów, innych pierdoletów. Macie tego masę na YouTubie, macie tego sporo, też jakieś filmy są na tym kanale, więc jak będziecie czuć potrzebę, to na pewno te materiały znajdziecie. Dzięki serdeczne, że jesteście. Zapraszam Was do komentowania i do zobaczenia wkrótce, bo zabieram się za kontynuację instalacji centralnego zamka. No troszkę zabawy tutaj mam. Później będę instalować boczki, także zobaczymy w końcu, jak wygląda pełne wydanie wnętrza. Wysprzątamy tutaj i rzucimy okiem, jak to będzie wyglądać aktualnie bez łóżka i bez bebelków. Bo jak one się pojawią, to będzie można powiedzieć, że wnętrze jest kompletne. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!